Cześć, witajcie. Dziś polska premiera Oppo Find N2 Flip. To nowy składany klapkowy smartfon. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Co nam oferuje Oppo Find N2 Flip? To klasyczna klapka, czyli połączenie zalet kompaktowej złożonej obudowy, a po rozłożeniu zyskujemy duży wyświetlacz. Wyświetlacz ten ma przekątną 6,8 cala, rozdzielczość Full HD i częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz. W ekranie wykonano otworek na 32-megapikselowy aparat do selfie, a technologia wyświetlacza to oczywiście Super AMOLED. Na zewnątrz klapki jest jeszcze jeden ekran, też AMOLEDowy, ale mniejszy, o przekątnej 3,26 cala i rozdzielczości 720x382 piksele. Sercem klapkowego Oppo jest procesor MediaTek Dimensity 9000+, któremu towarzyszą szybkie pamięci LPDDR5 oraz UFS 3.1. Smartfon zasila akumulator o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 44 W. Po zewnętrznej stronie klapki, obok pomocniczego wyświetlacza, znajdziemy jeszcze dwa aparaty fotograficzne. Główny to 50-megapikselowa jednostka Sony IMX890, wspierana przez aparat szerokokątny, również od Sony, to jest IMX355 o rozdzielczości 8 megapikseli. Obróbką obrazu oczywiście zajmuje się dedykowany układ Mari Silicon X. A jak wygląda nasz mały Oppo? Dosyć atrakcyjnie. Wyróżnikiem smartfonu jest z pewnością zewnętrzny wyświetlacz o nietypowych proporcjach, obok którego mamy dosyć charakterystyczne dwie okrągłe opraweczki aparatu fotograficznego. Warto zauważyć, że obudowa smartfonu składa się całkowicie na płasko. Pomiędzy połówkami złożonej obudowy nie powstaje szczelina, ale niestety z drugiej strony smartfon ten nie jest wodoszczelny. I to na razie tyle na gorąco z polskiej premiery nowego smartfonu Oppo. Telefon ten będzie dostępny już niebawem w cenie 4999 zł za wersję z pamięciami 8 plus 256 giga. Do wyboru jest wersja ta, którą widzicie, oraz wersja czarna, którą widzieliście parę sekund temu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.